Ze zbiorów fotografii Muzeum Tatrzańskiego tylko góry patrzą na nas te same. Prymitywne schroniska, zalęknione panny w staroświeckim rynsztunku, pionierzy zakrzywionych desek. Przez urwiska i głębie, różnie nazwą poeci ten poszarpany krajobraz, prowadzą marsowi przewodnicy. Będzie to ich wielka epoka. Jej legendą zostanie żywot Klemensa Bachledy, zamknięty tragiczną i bohaterską epopeją ratowniczą. To już nasz wiek XX. Już nie chodzi się dla pięknych widoków i malowniczych scen biwakowych. Rodzi się nowy sport i potwierdza go wyznanie wiary Bachledów i Marusarzy, Tatarów i Wawrytków. Ta perć jest najhonorniejsza, której nie ma wcale. Tu perci nie ma wcale. Południowa ściana zamarłej turni. 120 metrów wysokości. 50 lat historii tatarnictwa. Rok 1910. Henryk Bednarski z towarzyszami pokonuje ścianę. Trzeba 16 lat dla 10 powtórzeń. Ofiary i legenda najtrudniejszej ściany Tatr. Dawne dzieje. Ci, którzy dziś pustą dolinką dążą pod ścianę, uśmiechną się. Kilkadziesiąt przejść zamarłej w sezonie, wiele nowych, trudniejszych dróg.
Spokojne, wyważone ruchy, technika, rozwaga. Pokolenie, które wygasza legendę do końca. Tatry maleją. Stają się już tylko poligonem do pionowego startu. Wyżej. W Alpy, Kaukaz, Hindukusz, w Himalaje, w Góry Księżycowe. Wciąż jeszcze piękny jest ten poligon. Zwłaszcza, gdy jest się młodym i ma się wszystko do zdobywania. Została potrzeba dobrej roboty i braterstwa na linie. 100 metrów nad piargami. Zostało jeszcze i tu trochę ryzyka. Próba mięśni i nerwów. Są ściany większe i wspanialsze. Zamarła jest czymś więcej niż kawałem tatrzańskiego granitu. Jest symbolem. Generacje Taterników przechodzą. Zamarła zostanie, gdy i my, jak mówi rzewna nuta góralska, się miniemy po malutkiej chwili.